Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 10 kwietnia 2024. Wiecie, już myślałam, że nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć, ale dzisiaj po prostu odezwała się pani z Barlinka. Z Barlinka, który próbował mnie wkręcić w masonerię. Masoneria nie ustępuje i próbuje to dalej zrobić, próbują mnie przyciągnąć na swoją stronę za wszelką cenę. Co wymyśliły dzisiaj panie? Jedna z pań napisała do mnie, wysyłając: Dołączę wam zdjęcie, gdzieś tam po prostu dołączę to zdjęcie, no bo nie mam jak tutaj dołączyć tego zdjęcia z telefonu. Panie zakupiły sobie prawdopodobnie albo dostały nawet w prezencie mieszankę. Mieszankę czekajcie, tutaj Wam pokażę, o, czarny bez lipa, dziewanna wrzosna na i ta mieszanka jest za 25 ,50 zł, 50 gram. Panie sobie kupiły gdzieś tam pewnie, albo nazbierały dziewanny z tymi szypułkami, z szypułkami i u mnie, jak widzicie, ja celowo wysypałam tu z tej torebki, wysypałam, bo nie mam, nie sprzedaję pojedynczej dziewanny, bardzo rzadko sprzedaję, jest na zamówienie i tak jak widzicie, u mnie dziewanna jest zbierana bez tych szypułek. To jest charakterystyczne, tak samo jak zbierałam szlas dla kawonu. Było to takie charakterystyczne, że nie mam tych szypułek. Są same kwiaty, są delikatnie zbierane same kwiaty. Są żółciutkie, żółciutkie, pachnące, pachnące. Nie wiem, co chciały dzisiaj sobie tam... No, zrobiłam już rzuty ekranu tego. Bo nie wiem o co chodzi, gdzie z tym sobie pójdą. Czy tam do Sanepidu, czy gdzieś tam. Nie wiem. Ja powiem tak krótko, zwięźle i na temat. Widziały gały co brały. I miłego, wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego życzę. Ja sprzedaję do użytku zewnętrznego. A co wy z tym robicie, to jest wasza sprawa. Jako rolnik, w dalszym ciągu tłumaczę. Jako rolnik. Mam prawo sprzedawać bezpośrednio do klienta. Także miłego dnia życzę i pozdrawiam. Barlinek skorumpowany, z iluminatami pokrewniony, co tam jeszcze nie wiem, co jeszcze. Wszystkiego dobrego Wam życzę.